Poproszono mnie o przyjrzenie się książce Timothy'ego Snydera, brytyjskiego historyka, The Reconstruction of Nations Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, albo 1569-1999, zależy jaką lubicie wersję. W każdym razie od Unii Lubelskiej do 99 roku, XX wieku. Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś. No i tutaj zawsze mamy ten chaos u anglosasów, ponieważ oni terminem nation oznaczają i państwo, i naród. Najbardziej zabawne jest, jak się mówi nation state po angielsku, bo to już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. A państwo narodowe, po naszemu zupełna oczywistość, a nation state. To wynika z tego, że kultura krajów anglosaskich jest generalnie zbiorcza. Tak? Londyn był taką Mekką dla wszystkich hugenotów, potem była Unia ze Szkocją, potem wcześniej się wchłonęło Irlandczyków, więc taka melting pot też swego rodzaju troszeczkę. Tak samo Ameryka, tak samo Nowa Zelandia, Australia, Kanada, więc oczywiście są różnice między tymi krajami, wielokrotnie o nich mówiłem w odcinkach o tych krajach, na przykład czy o Australii, czy bardziej przypomina Anglię, czy Stany Zjednoczone. W każdym razie jest pewne zjawisko takie, że jest pewien chaos u anglosasów z tym, co jest etnicznością, co jest narodem, co jest państwem. No i niestety Timothy Snyder jest tym właśnie, a i próbuje jeszcze przekształcić to niezrozumienie sytuacji typowej dla Europy Środkowo-Wschodniej w jakąś rzekomą zaletę, że on jest taki super i taki cool i że nie lubi nacjonalizmu i że te wszystkie narody to taki przypadek, że one powstały i że i wiecie, u takich autorów jest kompletnie olane to, że o prawie narodów do samostanowienia mówił wybitny anglosas Woodrow Wilson, który mówił właśnie o tym prawie do samostanowienia narodów. W 14 punkcie, prawda? No więc skoro tak, no to dlaczego to się traktuje jako jakąś przypadłość Europy Środkowo-Wschodniej? To takie obsesje na temat narodowości i dlaczego się to wyśmiewa jako coś przypadkowego, jako skutek jakichś wyłącznie ethnic cleansingów, jakby to już, wiecie, nacjonalizm nie jest zły sam z siebie, on jest zły, kiedy jest agresywny, on jest zły, kiedy nacjonalizm sam z siebie to jest po prostu podkreślanie czegoś takiego, że są jakieś wartości narodowe. To niekoniecznie musi być od razu wrogie, groźne i uzbrojone i z wyszczerzonymi kłami. Tak? Natomiast Timothy Snyder jest jednym z takich lewicujących liberałów angielskich, którzy uważają, że to jest oczywiste, że tak musi być. No ale to już jest takie ograniczenie intelektualne, no nic na to nie poradzę. Natomiast pierwsza część jego książki odnosi się do Wilna. Wilna w roku Unii Lubelskiej 1569. Przypomnę, że Unia Lubelska to był taki moment, kiedy ujednolicono prawo w Koronie i w Litwie. No i tutaj mamy Wilno jako stolicę Wielkiego Księstwa Litewskiego, miejsca kosmopolitycznego, wielkiego kulturalnego centrum dla katolików, ortodoksów, kalwinistów i Żydów. A Lithuanian could speak Polish, Ruthenian, czyli ruski, Latin and Baltic language, tak i tak dalej. No super po prostu, no tak. I naprawdę to nie był żaden cultural mixture ani nic takiego, to nie było. To nie była żadna Ameryka. Zasadniczo państwo pod tytułem Wielkie Księstwo Litewskie należało do prawdziwych Litwinów i trochę Rusinów. Ponieważ Rusinów poddanych było więcej niż prawdziwych tych takich Żmudzinów, Augsztotczyków i tych takich Litwinów, no to ruski był bardziej popularny. Druga przyczyna, dlaczego ruski język był bardziej popularny, to było to,
że wokół były tereny słowiańskie i do ruski jest bardziej podobny, czy ruski, czy dzisiaj byśmy powiedzieli białoruski, jest bardziej podobny po prostu do polskiego, do rosyjskiego, do ukraińskiego. No i w związku z tym warto było po prostu używać języka, który jest bardziej międzynarodowy. To nie ma nic wspólnego. Ludzie tamtych czasów, XVI wieku, kompletnie mieli w dupie, który język piękniej brzmi i który jest bardziej nasz niż tamten nasz. Liczyło się to, czy on jest do czegoś przydatny. Więc wiadomo było, że w wieku XV trzeba było znać łacinę, w XVI trzeba było znać włoski, w XVII francuski, w XVIII później angielski. To jest oczywiste. Nikt tutaj z tym nie dyskutował. Jak ktoś chciał o sztuce coś powiedzieć, to włoski, jak o technice w XIX wieku to niemiecki, nikt jako żeglarstwie w XVII czy XVIII wieku to holenderski, nikt z tym nigdy nie dyskutował w tamtych czasach. No więc ludzie byli skrajnie praktyczni pod tym względem, skrajnie. A więc zasadniczo był to litewsko-białoruski kraj, rządzony przez litewsko-białoruskie elity, które uległy częściowej polonizacji i mówiły mieszanką polsko-ruskiego języka, dlatego że litewskiego się nie opłacało. Nawet jeżeli rdzeń tej elity był litewski, taki litewski. Wiecie, litewskaitis, fajtaj, pajtis. Nie opłacało się fajtis, pajtis, dlatego że no, opłacało się mówienie językiem, którym ktoś mówi oprócz nas, tak? Powiedzcie to Węgrom. I zresztą Węgrzy nie bez kozery trzymali się łaciny. Do późnego wieku XVIII trzymali się łaciny. Nie wiedzieli, że gadają jak Marsjanie. Dokładnie to samo było z Litwinami. Także to nie był żaden mixture of cultures. To są mokre sny pana Snydera. To był rejon rządzony wyłącznie przez szlachtę, tak samo jak korona, tylko nie piastowską, polską szlachtę, tylko w tym przypadku litewsko-ruską, gadającą po rusku. I tyle. I więc to nie było żadne cosmopolitan place. To, że tam byli Żydzi, którzy mieli swój własne prawo i kierowali się, mieli te własne sądy i tak dalej, no chyba, że była sprawa na linii Żyd-chrześcijanin. Wtedy wkraczały te, więc było od razu widać, że są tylko de facto gośćmi, tak, mimo wszystko. Jest nie taki cosmopolitan place, jak się mówi. Według Snydera, Lithuania przetrwała jako cosmopolitan place w jakimś takim mentalu aż do powstania styczniowego 1863 roku. Bo potem, jego zdaniem, ruszyli litewscy nacjonaliści, którzy byli właśnie litewskaitis, nacjonalaitis i oni chcieli mówić w litwajtaitis. I mieli dosyć tego słowiańszczenia bez końca wokół, tak? No, to chyba jest dosyć oczywiste, tak? Po prostu w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku nacjonalizm zyskuje mocno na sile i, no, i to jest zupełnie naturalna rzecz. I to nie znaczy, że Litwa była jakimś kosmopolickim miejscem, tak? Kosmopolitycznym miejscem z jakiejś zasady, natomiast Litwini sobie coś wymyślili, tak? Nie, Litwini zawsze byli Litwinami i tyle. Po prostu poczuli bardziej swoją odrębność i tyle. Poczuli, że są zesłowiańszczeni i może nie chcą być zesłowiańszczeni. Poczuli zew swojej własnej ziemi, no i tyle. No i nie wiem czemu tutaj, bo on tutaj lubi deprecjonować, prawda, że Wilno było miejscem, w którym mieszkało więcej Polaków niż Litwinów. Nie, wrong. Wilno było miejscem, gdzie mieszkało więcej spolonizowanych Litworusów niż niespolonizowanych Litworusów, dlatego że polski ułatwiał w karierze. Spolonizowany Litworus to jeszcze niekoniecznie Polak. Także to nie jest do końca. Tu mamy mieszanie się cały czas jakieś takie tutaj, no wiadomo, że skoro kraj był połączony i silniejszym komponentem była korona, prawie 70% liczby mieszkańców całej Szplitej, to niezależnie czy weźmiemy wiek XVII czy XVIII, to jest korona, czyli Polska. Skoro tak, no to wiadomo było, że język polski jest potrzebny, a Wilno to było to obok Grodna, to drugim takim, tak najważniejsze miasta, w którym była ta
interakcja się odbywała, no to i było to samo prawo, no to trzeba było znać polski, tak? Ale już na przykład Kowno, Kaunas, było takie dosyć litewskaitis, vaitaitaitis, zawsze. Więc tu, że Wilno było for grabs, tak? Że była pustka po rozpadzie Imperium Carskim, była for grabs i Wilno zostało przejęte przez Piłsudskiego, po prostu Polacy wzięli to. Polacy tego nie tyle to wzięli, co Piłsudski zrobił pseudobunt. Zapróbował, że niby Żeligowski się ma zbuntować i zająć miasto. I wcale nie wszyscy byli tacy zachwyceni. No i potem i przechodzi do tego Snyder do momentu, że dopiero Litwę to wymyślili tak naprawdę Sowieci. Tak jakby to było jakieś deprecjonujące, że najpierw chciano to wszystko dać do białoruskiej SRR. No bo chciano faktycznie, a potem wydzielono litewskie. No i co? To, że Sowieci to zrobili, to już to jest złe? O co tu chodzi? Tak? Tak samo jak potem mamy jeszcze gorsze po prostu bajdurzenia, bo to trudno to inaczej nazwać, o tym, że Ukraina jest powstała w jakiś taki sposób. Wiecie, to, że Niemcy wybili wołyńskich Żydów, i potem Ukraińcy zaczęli to, stwierdzili, że to teraz my jeszcze Polaków i już mamy jednolity kraj. I co w związku z tym? I że to jest jakiś przypadek? To nie jest przypadek. To wszystko się zaczyna od tego, że w ciągu całego XIX wieku narody się tworzą. Bo wcześniej było coś takiego, że poczucie narodowe było w dużym stopniu do elit ograniczone i nie było tego poczucia takiego, że ten człowiek z elit i ten chłop, który mówi w tym samym języku, to jest jakieś jedno. To linie kolejowe, które wiozły i przekroczyły linie kolejowe, które powstają na polskich ziemiach od lat 40. w zaborze pruskim, a trochę później w tych innych, bardziej zacofanych zaborach, one powodują, że ludzie zaczynają ujednolicać swoją mowę i coraz mniej i jeździć tymi samymi pociągami, ludzie różnych klas społecznych. I w ten sposób taki najbardziej chłop z najbardziej zapadłej dziury, a jeszcze jest, pamiętajcie, jeszcze są narodowe armie ogromne, gdzie też, czyli armia i kolej powodują, że po prostu tworzą się narody i taką już pełną gębą, a nie tylko jako jakaś koncepcja, tak? Herderowska czy józefińska od Józefa II czy od Herdera i to jest zupełnie naturalny proces. I to, że Snyder tutaj po prostu Sowieci wymyślili Litwinów. Nie, oni by się sami wymyślili niezależnie, co Sowieci by robili. Gdyby Sowieci nie wyróżnili litewskiej SRR od białoruskiej SRR jako oddzielnej SRR, to i tak Litwini by zapragnęli mieć własne państwo. I tak po prostu by było. I to, że Snyder tutaj, no wszystko, Litwa to było jakieś kosmopolityczne miejsce. Nie, to nie był Muminkoland. To zawsze było miejsce, gdzie niektórzy ludzie nie, a drudzy pajtajtis. I to tak było zawsze. Tylko w którymś momencie zaczęło być to ważniejsze niż wcześniej. I to jest naturalny proces, a Sowieci nie mają z tym nic wspólnego, ponieważ oni są tylko kurzem i pyłem na historii w porównaniu z tym, czym jest wielki proces kształtowania narodów. Więc to jest takie eliciarskie, kosmopolityczne, takie makłowiczowe, mówiąc językiem poprzedniego filmu, ećkepoćkowanie o tym, że są jakieś krainy mlekiem i miodem płynące, które się wszyscy kochają, chociaż mówią milionem języków. Nigdy nie było takiego miejsca. W parlamencie austro-węgierskim mówiło się w różnych językach, posłowie się nawzajem nie rozumieli, ale to w parlamencie. Na ulicy trzeba było mówić po niemiecku albo po węgiersku, albo byłeś nikim. W Ameryce mi not speak americano. No sobie wyobraźcie, jak mi non speak americano, no to najwyżej praca w kopalni była w Pittsburghu, no przykro mi, no. No to byłeś poza nawiasem. Nie ma takich krain muminkowych, gdzie wszyscy sobie... W Finlandii są Szwedzi fińscy. Oni są dawnymi potomkami dawnych panów Finlandii. Ponieważ są w rejonie Wasa i tak dalej, blisko Szwecji, no to utrzymał się ten szwedzki, tak? Bo zaraz mają Szwedów obok siebie. Ale de facto jesteś nikim, jak nie mówisz po fińsku. A po szwedzku trzeba znać tylko niektóre tam
jakieś tam do pewnych zawodów zaufania publicznego. Tak? Także to są jakieś mokre sny jakichś kosmopolitów, którzy abstrahują od wszystkiego, którym się wydaje, że kiedyś to było fajnie, Żyd razem rozmawiał z Litwinem i najlepiej jeszcze po łacinie, albo przechodzili z języka na język, no pewnie, że przechodzili, no bo jakoś musieli się dogadać, ale i że w związku z tym oni byli braćmi, a potem przyszedł zły nacjonalizm. Nie. Tak nie było, to jest fantazja, nigdy czegoś takiego nie było. W momencie, kiedy wchodzą armie narodowe, i one są nawet nienarodowe, nikt nie mówił, że one mają być narodowe, one były państwowe i trzeba było mówić tym językiem, który najszybciej ludzie skapują. Tak? W armii austro-węgierskiej wystarczyło znać 30 komend po niemiecku, nie trzeba było znać w ogóle niemieckiego poza tym, ale to i tak następowało, tak? Bo się przerzucało tam, raz się stacjonowało w Preszburgu, czyli Słowacja, które było wtedy miastem węgierskim, a dzisiaj jest Bratysławą, a raz się stacjonowało w Klagenfurt i trzeba było auf Deutsch sprechen, no i tyle mówię z austriackim akcentem. I to był naturalny proces. Ludzie tacy jak Snyder próbują pokazać, że kształtowanie się narodów jest czymś dziwnym, że to jest coś niezgodnego z naturalnym stanem rzeczy. Nic bardziej mylnego. W momencie, kiedy tylko kolej i armie państwowe tworzą jakiś swój ten kontekst, że ludzie, że te kontakty ulegają intensyfikacji, kształtują się narody i to jest proces nieodwracalny. To jest najbardziej, to ich najbardziej boli, tych takich pseudokosmopolitów. Bo prawdziwym kosmopolitą to jestem ja. Ja wiem, że jestem Polakiem, ja wiem, że są fajne różne pomysły, które powinniśmy skopiować dla nas w Holandii, i w Szwecji, w Anglii, we Francji, zwłaszcza w tych czterech krajach, i przyswoić to sobie jako fajny pomysł, ale właśnie jako fajny pomysł dla nas, dla naszego narodu. I to jest fajna sprawa. I to jest kosmopolita, bo nie jestem szowinistą, tak? Nie gardzę tym innym narodom, są inne. To jest kosmopolita, obywatel świata, który zna inne języki. Natomiast udawanie, że narody są czymś dziwnym i przypadkowym, to nie jest kosmopolita, to jest wariat. To jest nieuk. To jest człowiek, który przedkłada, jak to się Snyderowi niestety zdarza, ja już jedną jego książkę oceniałem na moim kanale, którzy się bawią w ideologię zamiast w naukę humanistyczną. No przykro mi, no ale tak po prostu nie jest. Mówienie, że Niemcy wybili Żydów i Wołyń się stał nagle jednonarodowy, to jest jakiś przypadek. Nie. Polacy w międzywojniu nie pomyśleli w ogóle o szkołach ukraińskojęzycznych i od razu był wkurw. I ten wkurw byłby niezależnie, czy Wołyń by był, czy nie. Rzeź Wołyńska to jest pyłek. Pyłek. To, co zrobili Niemcy, to jest pyłek w porównaniu z tym, jaka jest moc tworzenia narodów. I to jest zupełnie przypadkowa rzecz w porównaniu. I to tworzenie się narodów jest rzeczą nieodwracalną i charakterystyczną dla świata technicznego i technologicznego. I jej się nie da tego procesu odwrócić, chociaż niektórzy by chcieli. Ponieważ to jest oczywiste, że zawsze będzie, ponieważ jest wyższa forma organizacji życia, tak, czyli XIX-wieczna, czyli jest specjalizacja pracy, trzeba różne rzeczy planować dla różnych rejonów tego kraju, no to przykro mi, ale musisz znać najbardziej popularny w tym kraju język, musisz się stać de facto nacjonalistą troszeczkę, no tak, no bo inaczej po prostu nic nie zrobisz. I to jest najbardziej naturalna rzecz pod słońcem i ona zaszła też w Anglii, tylko Anglicy tego nie rozumieją czasami. Ona zaszła, na przykład Szkotów jest po prostu mniej i dlatego Szkotów praktycznie nie ma, kulturowo nie ma, no kilka śmiesznych sukieneczek, no i to jest tyle. No nikt nie mówi dzisiaj, tak, że mówią oczywiście akcentem, tak, swoim, ale sam fakt, że się powstał język Scots, który jest mieszanką angielskiego i geliku w proporcji 90-10 de facto. Jest to de facto dziadowski angielski, zanieczyszczony gelikiem. Bo po prostu silniejsza kultura wygrywa zawsze. I tutaj, wiecie, no jakieś miękkie serduszka antynacjonalistyczne no mogą się denerwować, ale to nic nie zmienia, tak? Na przykład czasami
Z różnych powodów się języki utrzymują. Na przykład ważniejszy jest język matki, bo to ona wychowuje dzieci. Jak Holendrzy przejęli od Portugalczyków Brazylię przez chwilę, bo był taki moment w XVII wieku, no to holenderscy żeglarze siedzieli w portach, a ich portugalskie żony były w domu. No i portugalskie żony wychowywały te ożninioś albo de kindere. No i przykro mi, ale kindere były raczej ożninioś, bo to matka przekazuje język. No i Holendrzy stracili Brazyl i w ogóle się nic nie zmieniło, bo cały czas był język portugalski. I nic z tym nie zrobisz. To jest proces, który zachodzi niezależnie od marzeń panów Snyderów, Makłowiczów i tak dalej. Nic z tym nie zrobisz. To jest po prostu bunt przeciwko rzeczywistości. Tego rodzaju mówienie, że kiedyś były jakieś kosmopolityczne, nie było żadnych kosmopolitycznych krain. Były kraje słowiańskie o nazwie Polska, gdzie niektóre knajpy prowadził Żyd, a niektóre kantorki Niemiec. No i co? I to zmieniało coś? Nie. Ten Żyd musiał mówić, wielmożny pan chce kamizelkę? Musiał mówić po polsku. Bo jakby przyszedł i zaczął mówić tam Hovelin Machelin, tak? Albo nie wiem, Brechte Kiszkes, coś tam, i Kasztam Alfułoć. No przykro mi, ale to by z nikim nie gadał. No. Także nie było nigdy czegoś takiego jak kosmopolityczna Litwa i kosmopolityczna Polska. To, że się mówiło w różnymi językami, to jeszcze nie znaczy, że był kosmopolityzm. To kosmopolityzm jest sztucznym tworem, który jest, słabe umysły wytworzyły, jak się mówiło kiedyś, weak minds. Nie ma czegoś takiego w ogóle na świecie. Jeżeli w sensie kosmopolityzm, w sensie takim dosłownym, czyli jest jakiś rejon, który nie ma kultury dominującej, to coś takiego, nie ma czegoś takiego. Zawsze jest kultura dominująca, Leitkultur. To pojęcie stworzył egipski imigrant w Niemczech, Leitkultur, mówiąc o niemieckim języku, niemieckiej kulturze w Niemczech. Że nawet jeżeli powiesz wszystkie zaklęcia, że u nas jest po prostu Ziemia, planeta Ziemia w miniaturze, to zawsze i tak będzie Leitkultur. I nic się z tym nie da zrobić. Można robić gwałt na rzeczywistości, rzeczywistość kopnie i tyle. Także głupoty pisze oczywiście Snyder w tej książce, krótko mówiąc i tyle. Stara się to, co naturalne i dominujące i co się dzieje z automatu, ze względu na kolej, ze względu na intensyfikację świata zawodowego, intensyfikację ze względu na fabryki, ze względu na wielkie miasta, ze względu na gazety, ze względu na wielkie kościoły, ze względu na intensyfikację kontaktów ludzi różnych klas społecznych pochodzących z różnych prowincji, przedstawić to jako jakiś przypadek. To stąd się bierze narodowe państwa, a nie to ujednolicanie, co zawsze tak pseudokosmopolityzm wkurza. Bo to jest pseudokosmopolityzm, źle powiedziałem przed chwilą, bo kosmopolityzm prawdziwy to jest docenianie różnych narodów. To nie ma nic wspólnego z dążeniem do melting potu dla melting potu. Także przykro mi, ale to nie zachodzi po prostu. Intensyfikacja zawsze doprowadzi do tworzenia się lokalnych struktur z lokalną kulturą dominującą. Ludzie nie rozumują na zasadzie całych kontynentów, bo to jest po prostu za dużo i tyle. Dobrze, także tak to po prostu wygląda i Timothy Snyder po prostu tworzy ideologię zamiast pisać książkę historyczną i stara się stworzyć wrażenie, jakby państwa jednolicie narodowe były jakimś czymś nienaturalnym, tak? Na przykład dla przykładu pozytywnego Andrzej Leder napisał taką książkę Prześniona rewolucja, w której słusznie zauważa, że we wschodniej Polsce, w przeciwieństwie do zachodniej, było dużo Niemców, ale we wschodniej Polsce dominował element Jewish w miastach i to było zupełnie normalne i kiedy Niemcy tam przegnali ich, a Niemców przegnali Sowieci, no to powstało po raz pierwszy słowiańskie, tak, mieszczaństwo, takie jednolicie słowiańskie. I to była rewolucja, której my się prześnili, że nikt się sobie nie zdaje z jej sprawy i opuszczone przez Żydów i Niemców kramiki różne Mieczysławy i Stanisławy przejęły. No i co? No i tak się stało, to prawda.
Ale to nie znaczy, że Polska, tutaj nie wiem, stworzył się dopiero naród polski czy coś takiego. Nie. A Snyder by tak to potraktował, że teraz się stworzył naród polski. Nie, nie stworzył się naród polski, po prostu powstało silne słowiańskie mieszczaństwo w Polsce. Nie naród polski. I Leder takich głupot jak Snyder nie pisze na przykład w swojej książce, nie? Chociaż jest socjologiem, a Snyder jest historykiem, więc powinien wiedzieć lepiej niż Leder, a nie wie lepiej. Także tak to wygląda. No także nie polecam w ogóle książek Timothy'ego Snydera w ogóle, a tej szczególnie nie polecam, bo to jest po prostu taka masturbacja troszeczkę intelektualna kosmopolityzmem. I to pseudokosmopolityzmem, bo jeszcze raz powtórzę, prawdziwy kosmopolityzm jest taki, że tak, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak, powinniśmy się uczyć od siebie nawzajem, tak, powinniśmy się szanować nawzajem i tak, mój naród nie jest ważniejszy niż inne narody, a jeżeli nawet, to tylko troszeczkę i nie na tyle, żeby inne narody gnębić dla swojego narodu, czyli antyszowinizm, tak. I nic innego, na pewno nie robienie na siłę jakiegoś narodu nad narodami. Tak to wygląda. Oczywiście, że nie były inspirowane, co są głupoty. Ale dokładnie coś takiego powiedział Žižek o Słoweńcach, że Słoweniec woli, żeby wydłubać sobie oko, a sąsiad straci też oko. Także bez przesady, bez przesady.